Na początku w ogóle miałam wiele wątpliwości co do tego, jak to będzie wyglądało. Jeżeli chodzi o Ukrainę, to oczywiście miałam mnóstwo jakichś tam swoich uprzedzeń, miałam swój obraz tego, jak wschód wygląda. I jak zwykle po prostu zostało to wszystko obalone i jak zwykle udało nam się znaleźć wspólny język z grupą z Ukrainy i stworzyć coś naprawdę wartościowego razem. Jestem papki, lew północy, rad i sławny kawaler. Tak, siak, tędy obędy. Mądry w radzie, dzielny w boju. Dusza wojny, wrog pokoju. Znają Szwedy, muzułmany, Sasy, Włochy i Hiszpany. Artemizy ostrze sławne i nim władać ramię wprawne. Jednym słowem, krótko mówiąc, kula ziemska zna papkina. Teraz, bratku, daj mi wino! Praca zaczynała się od samego rana i na początku wszyscy zbieraliśmy się w grupie, omawialiśmy dany problem, daną scenę. Braliśmy pomysły też od grupy ukraińskiej, od naszej. Duży w radzie i poradzie. Dusza winy i worok myru. Dusza winy i worok myru. Znają Szwedy, muzułmany. Znają Szwedy, muzułmany. Sasy, Italijcy, Szpańcy. Sasy, Italińcy, Szpańcy. Artemidy Wistre sławne. Artemidy Wistre sławne. Jednym słowem, czyli jednym słowem, kula ziemska zna papkina. Znaj papki na wojako. Znaj papki na wojako. Daj na drużę czarko, brate. Teraz, bratku, dajże wino. Porozumiewaliśmy się po polsku, ponieważ oni rozumieją nas w pewnym stopniu, a my w pewnym stopniu ich, ponieważ nasze języki nie są aż tak różne, więc jakiś tam język wspólny udało nam się znaleźć. Następnie przerabialiśmy dany fragment, patrzyliśmy, czy pomysły danej grupy są dobre, czy też złe. Potem następowała chwila przerwy, później znowu praca nad danym fragmentem, kolejnym lub tym samym i dopracowanie go do perfekcji, by wreszcie zaprezentować go przed publicznością. Podróż w tamte rejony wzbogaciła moje postrzeganie samej Ukrainy i ludzi, którzy tam mieszkają, bo wcześniej nie miałam tam okazji nigdy pojechać, więc moje wyobrażenie tylko polegało na jakichś tam właśnie przysłonkach albo w literaturze, albo tego, co usłyszałam od innych ludzi, a kiedy coś zobaczy się na własne oczy i ma się z tym bliski kontakt, no to wtedy pojawia się już w pełni, można to poznać z różnych stron. Coś wypada, bym zrobił. Gdyż zostaje w położeniu arcyciasnym. Za procentem moim własnym trzeba jeździć jak konkurent. A w kieszeni, a nie bracie. Albo pustki. Albo dziury. Ukraina, ona budziła we mnie bardzo mieszane uczucia, ale myślę, że ten spektakl, w ogóle przebywanie tam właśnie z tą grupą teatralną było tyle cenne, że jakkolwiek uczucia co do samej Ukrainy były mieszane w taki może dość negatywny sposób, bo mnie przeraziło ta sytuacja, w ogóle bieda tam panująca, ale to, że robiliśmy tam spektakl i mieliśmy kontakt z tymi ludźmi, to pozostawiło właśnie wspomnienie bardzo pozytywne. Thank you.
muzyczna sceneria na pewno dużo dała, ponieważ było nam łatwiej się przenieść w tamte czasy, kiedy Fredro pisał i też w odebraniu tej sztuki, ponieważ kiedy wystawiamy to w takich historycznych miejscach, dokładnych, takich jak to Fredro sobie wymyślił i widział, też daje dużo widzowi, żeby wciągnął się w tę całą fabułę, wiedział jak to mniej więcej wyglądało i też nam jest łatwiej. Starałam się przesiąknąć atmosferą zarówno Lwowa, jak i starałam się obserwować uważnie Bańkową Wisznię i strasznie mnie ogólnie ujęła malowniczość krajobrazów i to, co tam można zobaczyć, tym się można zachłysnąć. Toroś moja, dziecię moje, co u ciebie stuka? Pani matko, dobrodziejku, kutek myszki szuka. Wzbogacił mnie ten projekt o tyle, że nauczyłam się porozumiewać z ludźmi, nie bazując tylko i wyłącznie, nie wiem, na jakiejś takiej dialogu, gdzie najważniejsza jest treść merytoryczna. Czasami wystarczyło gest, jakiś, nie wiem, taka komunikacja pozawerbalna, żeby komuś coś przekazać i to jest bardzo fajne. W oddalonej stąd krainie jadowity potwór słynie. Najmężniejszy trwogą bywa, krokodylem się nazywa. Niech go schwyci i przystawi, moje oko nim zabawi. Oczywiście Fredro nie jest martwy, tylko żyje wciąż i niestety większość z nas zna Fredrę tylko przez pryzmat zemsty. I tylko tyle o jego twórczości wie. Dlatego ten projekt też pozwolił mi sięgnąć głębiej w jego twórczość i odnaleźć rzeczy, których bym się tam nie spodziewała znaleźć. Jeśli nie chcesz mojej zguby, krokodyla daj mi luby. Jak nie chcesz mojej zguby, krokodyla daj mi luby. Wiesz co, babciu? Spraw się ładnie, a w kieszonkę grubo wpadnie. Atmosfera dworku Fredrów była absolutnie niepowtarzalna i wręcz mówiliśmy między sobą, między aktorami, że w czasie spektaklu czuliśmy ducha Fredry, który nad nami czuwał i dlatego ten spektakl tak fantastycznie nam wyszedł i tak fajnie ta przestrzeń zagrała. No i nasze nastawienie było też takie, że robimy to w tym autentycznym miejscu, tam gdzie było to tworzone i naprawdę to dużo nam dało i bardzo owocna praca tam była. Mr. Babkin, are you ready to receive the bullet from Mr. Babkin? Yes, sir! Współpraca międzynarodowa z innymi jest bardzo przydatna ze względu na kontakt językowy, jak też szerzenie kultury polskiej w innych krajach i też przejmowanie różnych wzorców z innych krajów i mieszanie się tych kultur, więc jest to, sądzę, bardzo ważne. Tak, z mojej ręki wszyscy giną.
Tak z mojej ręki wszyscy giną. Obecność młodzieży z Ukrainy wniosła bardzo wiele, bo jakby właśnie dopełniła cały klimat panujący w tym miejscu i cały klimat naszego przedstawienia. Pieśń żałobna w ich wykonaniu, wstawki właśnie w ukraińskim języku, to wszystko było bardzo cenne. Grupa, z którą współpracowaliśmy w Bańkowej Wiszni w Dworku Fredrów, wprowadziła jakby do spektaklu dużo nowego, dużo jakby świeżych pomysłów, inne zupełnie podejście do tego spektaklu, też dużo elementów muzycznych, dużo pieśni ukraińskich poznaliśmy i nauczyliśmy się i śpiewaliśmy wspólnie i one też stały się elementem spektaklu. Myślę, że akurat obecność obu kultur, ich wymieszanie, wzajemne dopełnianie się, wzajemny dialog z tą grupą ukraińską i wyciągnięcie z obu grup tego, co najlepsze, użycie po obu stronach wyobraźni, konceptów i przede wszystkim energii, jaką każdy tam wniósł, tą swoją małą cząsteczkę, to na pewno dało bardzo dużo i właśnie przez to cały spektakl wydaje mi się niesamowicie unikatowy. Kiedy nie mam jakiejś takiej monotonii językowej i monotonii obrazu, tylko tam wszystko jest jakieś takie bardziej chyba żywe przez to, że zaangażowaliśmy i obcą Ukrainę, i grupę ukraińską, i to wszystko. Proszę włonęć mi czas, proszaj nad Romą nyni, daleko dali też mi w nas, proszaj żal jodyni, daleko dali też mi w nas, proszaj żal jodyni. Na pewno to, co odebraliśmy od nich, to to, że nasze kultury nie są takie różne. Są bardzo do siebie zbliżone pod względem językowym, jak i kulturowym, tym, jak oni odbierają nas, jak my ich. I więc nawiązała się między nami dobra współpraca. Wszyscy przekonani, że ten spektakl w Bańkowej Wiszni w Dworku Fredrów będzie się cieszył małym zainteresowaniem, przez to, że no, to nie jest Lwów właśnie, chociażby. A zjawiło się bardzo dużo ludzi i oni skądś się dowiedzieli, czyli jakoś ta lokalna społeczność była zainteresowana tym, że przyjechali Polacy, że robią Fredrę i że może warto byłoby to zobaczyć. I to było dla nas dużym zaskoczeniem i oczywiście niezwykle nam było miło z tym, że taki ukłon w naszą stronę, że jest to zauważone przez lokalną społeczność i to naprawdę bardzo wartościowe przeżycie było dla nas. Zaskoczeniem było na pewno to, jak dobrze zostaliśmy odebrani przez publiczność, to jak dobrze się tu pracowało ze wszystkimi. No, był to bardzo dobry projekt i sądzę, że wiele mi dał. Myślę, że po prostu posługiwaliśmy się językiem teatru, który jest jakby ponad wszystkimi językami, ponad podziałami. I tyle.